Najlepsza gra motocyklowa, jaką kiedykolwiek grałeś, w jaką kiedykolwiek grałeś. Co to będzie za gra, twoim zdaniem? Ja ci pokażę grę, która rozwali ci głowę, jeśli chodzi o efekt prędkości, feeling z jazdy i tak dalej. Pokażę ci najpierw Superbike. Najszybsze dostępne motocykle w tej grze. Jest jeden z nich. Mamy tutaj świetnie odwzorowany kokpit. Ta gra nazywa się TT Isle of a Man. Wyspa Man jest to takie miejsce, gdzie nie ma ograniczeń prędkości wszędzie poza miasteczkami. Czyli na drodze możesz sobie jechać z jaką prędkością chcesz. Nieważne, czy bierzesz udział w zawodach, czy też nie. Tak? Tutaj wziąłem sobie jakiś bardzo szybki motocykl, który w tej grze słynie za taki, który najlepiej przyspiesza. Nawet ściszę trochę grę, bo tak ten motocykl jest kurde za głośny. Wyspa Man od 1907 roku bodajże słynie z tego, że są organizowane tam wyścigi motocyklowe, jedne z najniebezpieczniejszych i najszybszych na świecie. I właśnie my sobie zasiadamy za sterami jednego z najszybszych motocykli na świecie i uczestniczymy w najniebezpieczniejszych wyścigach na świecie, jakie chyba istnieją, bo tutaj naprawdę bardzo mało dzieli cię od wypadku. Ja sobie tutaj gram na dość mocnych ustawieniach asyst, bo powiem wam, że tam grałem w Forza Horizon na padzie. Wbiję sobie do tej gry, przecież będę mógł grać bez żadnych wspomagaczy. Człowieku! O ile jak się jedzie dwuśladem, to nie ma żadnego problemu, żeby tam czasami przyhamować sobie na zakręcie, ewentualnie trochę samochód będzie podsterowny. Tak tutaj to jest od razu kraksa. Przypróbujesz zahamować jednośladem ze skręconymi kołami, czy w ogóle jak jesteś pochylony nad drogą. I lipa! Musisz kontrolować takie rzeczy jak lekką gdzieś tam utratę przyczepności motocykla i tak dalej. Ja sobie jadę teraz bardzo powoli, bo tutaj można znacznie szybciej jeździć, ale chcę się jak najmniej rozwalać. I ja tak sobie nawet nagrałem odcinek, gdzie wyłączyłem wszystkie asysty, mówię, kurde, co ja tam będę się ten patyczkował. Człowieku, każdy zakręt jest... Teraz jakbym tak zahamował bez asyst, jak teraz przed chwilą, to jest lipa. Od razu bym poleciał ścianę. Mam włączony tutaj ABS, kontrolę trakcji, kontrolę jakby przechyłu motocykla, jakieś takie inne dziwne rzeczy, więc steruję się tym teraz bardzo arcade'owo. Ale gdybym to wszystko miał powyłączane, to przechylać się motocyklem no nie jest łatwo. Musisz planować każdy zakręt. W momencie, kiedy jesteś na szczycie jednego zakrętu, już musisz się przechylać w drugą stronę, żeby wyrobić na następny. Dodatkowo tutaj hamuje się dwoma przyciskami na padzie, bo masz oddzielnie hamulec tylny, oddzielnie hamulec przedni. Nawet jeśli masz ustawione jakieś tam wspomagacze, więc jest naprawdę hardkorowo w tej grze. I tak jak teraz oglądacie, to on się może wydawać, że tam jeździmy na jakichś zamkniętych traskach. Ale tutaj jest tyle ciekawie, że są to jakieś tam rzeczywiste drogi, nie? Więc czujemy się trochę jak... Czujemy się trochę jakbyśmy mieli otwarty świat. No niestety w tej grze otwartego świata nie ma. Natomiast możemy sobie wybrać jakąś traskę, która ma 60 km. Ja jadę teraz taką, która ma 12 km na jednym okrążeniu. Ta chyba 60-kilometrowa, ja nie wiem, czy to nie jest dookoła wyspy, ale nie wiem, no. Ta wyspa nazywa się Man, możecie ją sprawdzić, ona jest w okolicach United Kingdom, Wielkiej Brytanii po prostu. A możecie sobie zobaczyć, gdzie ona dokładnie jest. I taka ciekawostka, są tam też kręcone odcinki BBC Top Gear. Z tego względu, że no, jest, nie ma tam ograniczenia prędkości, tak? Nikt ci nie wlepi mandatu za to, że lecisz sobie 200 na godzinę po tych drogach. No ale nie jest to zbytnio wskazane, no zwłaszcza są tu takie wyboje i kurde, łatwo chyba stracić kontrolę, zwłaszcza nad motocyklem. Ja się kiedyś zajerałem tymi wyścigami, bo widziałem parę tam krótkich filmików jak...
gdzieś te motocykle latały, kurde, z ogromną prędkością, tak jum! Gdzieś tam widziałem, nie? Tak myślę, kurde, co za wyścigi, to jakieś... Gdzie to jest? Tak patrzyłem, że jakieś wąskie drogi, jakieś murki, to myślałem, to chyba gdzieś w Wielkiej Brytanii jest, nie? Tak sobie myślałem. No i faktycznie, ale konkretnie na tej wyspie to jest organizowane już od ponad 100 lat. Z tym, że teraz mamy dostęp do tak bardzo szybkich motocykli. No 100 lat temu takich motocykli nie było, nie? Tak szybkie są te motocykle, że no z kierowcy to chyba nic nie zostanie, jak się wpierdzieli w cokolwiek. Zobaczcie, wszystkie te lampy tutaj mają... mają jakieś tam zabezpieczenia, gdzieś tam kostki z sianem są porozmieszczane na zakrętach, żeby zabezpieczać budynki. Podejrzewam, że nawet jak kierowca wleci w ten taki snopek siana z tak dużą prędkością, no to z niego nic nie zostanie, nie? Ja sobie jadę tak cały czas tutaj na pół gazu, ale zobaczę, co się będzie działo, jeśli będę chciał jechać szybko. Czasami te krzyżyki czerwone, które się pokazują, one niezbyt dobrze mówią nam o tym, kiedy należy hamować. Czasami można przejechać faktycznie jakiś odcinek dużo szybciej, dzięki temu, że się nie słuchamy tego, co nam się pokazuje tutaj na tych strzałkach. Tu zaraz będzie ostry w prawo, bo się na nim już raz wywaliłem. O, chyba będzie gdzieś tutaj. O. I on jest tak za wzgórzem zaraz, więc go nie widać. Chodzi mi o to, żeby pokazać wam efekt prędkości, który jest zajebisty. Moim zdaniem jest ta gra najlepiej odzwierciedla kokpity motocykli, jak do tej pory w jakiejkolwiek grze innej grałem. Dobra. Skończyliśmy sobie. Był to taki wyścig pokazowy, żeby pokazać wam, na co tę grę stać. Tutaj mamy sobie jeszcze widok zewnętrzny. To zaraz wam pokażę. Torpeda. Możemy sobie tutaj zmienić jego kolor. Ja nie wiem, czy ten strój faktycznie im pomaga przy jakichś tam upadkach. Możemy sobie wybrać narodowość. Weźmy sobie oczywiście Polskę. Pyk. I potwierdzamy. Zanim zaczniesz kupować w sklepie tu motocykl, wybierz producenta przy użyciu, a następnie wybierz motocykl, który ci się podoba. Podoba najbardziej. To mi się właśnie podoba. Wybierz motocykl, który ci się podoba najbardziej. I tak, na początku mamy do wyboru Kawasaki. Aha, zaraz wybierzemy sobie producenta. Więc tak, co my tutaj mamy? Bo pewnie też jesteście ciekawi, jakie mamy motocykle do wyboru. Są jakieś nazwy, o których ja nawet nie mam pojęcia. Jest BMW na przykład. Mamy 1000 RR, zobaczcie. Ile ja mam hajsu? Mam 40 tysięcy funtów. Ten kosztuje 44 tysiące funtów. Czyli to okazuje się, że mnie nie stać na niego. Honda. 25 tysięcy funtów. Prawdę mówiąc, powinienem sobie zaczynać raczej od motocykli z mniejszą pojemnością. Nie od razu brać takiego jakiegoś wielkiego jednolitrowca. Zresztą na nim mnie nawet chyba nie stać. Możemy sobie zacząć od Kawasaki ZX6R. Tutaj nawet mamy, zobaczcie, fajne jest to, że mamy opisane, nie? Co tam... kiedy marka została założona i tak dalej. Zobaczcie, na przykład firma Kawasaki została założona w 1896 roku. Bardzo dawno temu. I tu mamy Triumph. Może jego sobie weźmiemy, co? Yamaha. Wybierz motocykl, który najbardziej ci się podoba. No mi się strasznie spodobało. Może Honda CBR? 600 sobie weźmiemy, co? Dawaj Honda. Pyk,
Znakomity wybór. Jesteś w menu kariery, tutaj zaczniesz pod samą informacji i tak dalej, i tak dalej. Okej. Oznacza, że masz nowe maile. Dobrze. Mam nowy e-mail. Witaj, Tom. Ciemawiliśmy, będę ci pomagać z wrzucaniem z drugim hologramem. Coś tam, powodzenia. Wow. No dobrze. Kalendarz. Poczekaj. Kolekcja motocykli, sklep. To powinienem tutaj chyba. Powrót do kariery, ostatni wynik. Rozpocznij wydarzenie. No dobra, to już wybrane mam, spoko. Mam Hondę CBR 600. Przyspieszenie ma słabe, prędkość maksymalna 320 km na godzinę. Całkiem nieźle. Rzędowy czterocylindrowy, 125 koni mechanicznych na 200 kg wagi, to jest kosmos. Na pewno będzie bardzo ładnie jeździć. Teraz pokażę wam troszeczkę widok zewnętrzny, jak się jeździ tym motocyklem. To też jest ciekawa sprawa, jak fajnie widać, jak kierowca, nie wiem jak się powinno mówić, motocyklista, kierowca, no, chyba kierowca po prostu. Kierowca bombowca. Jak się pochyla na tym motocyklu, bardzo ładnie to widać, świetnie to odzwierciedlili. Bez żadnych skrupułów mogę powiedzieć, że jest to gra symulacyjna, jeśli chodzi o motocykle. I tutaj mamy, zobaczcie, styl jazdy, to sobie wybieramy. Półprofesjonalista mam teraz wybrane, czyli ABS na średnim poziomie, kontrolę trakcji, anti-wheelie, anti-stopi. To jest, że nie stajemy na koła po prostu przy przyspieszaniu albo hamowaniu, nie? To jest bardzo pomocne, bo naprawdę ciężko jest. Linia wyścigu to czasami gdzieś tam przeszkadza. Hamowanie... nie wiem, co to jest. I skrzynię biegów mam automatyczną. Na manualnej też się całkiem spoko jeździ, ale zostawimy tak, jak jest. No, także tak to wygląda. No i poziom trudności mam średni. W sam raz dla mnie są te ustawienia, bo powiem wam, że dobrze mi się gra. I dobrze, no to co, startujemy. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Tutaj będę miał pokazywane też chyba informacje o tym, jaki będę miał jaki jest skręt przede mną. Pojeździmy na tej kamerze troszeczkę zewnętrznej, ale powiem wam, że najlepiej mi się czuje motocykl na tej kamerze z kasku. No i zobaczcie sobie, jak ładnie to jest wszystko animowane. Jedziemy Hondą CBR 600. Pięknie to wygląda, naprawdę. Także widzicie, to już jest trochę wolniejszy motocykl w sam raz do zaczęcia swojej przygody z motocyklami. Mamy tutaj, tak jak w rzeczywistości, lepiej sobie zacząć od mniejszej pojemności, żeby później skoczyć w coś większego ewentualnie, jeśli ktoś chce, nie? Tutaj jest nie inaczej, też warto sobie zacząć od czegoś wolniejszego, żeby chociażby poznać te traski dosyć dobrze, nie? Mamy jakąś taką traskę leśną, bardzo ładną, podoba mi się. Lepiej nie używać pełnego gazu na zakrętach, podczas gdy mamy wyłączoną kontrolę trakcji. Już to próbowałem i jest lipa. Zresztą, czy to jedziemy jednośladem, czy dwuśladem, nigdy nie warto jakby tak ostro operować, czy to gazem, czy hamulcem na zakrętach, nie? Tak samo jak tutaj akurat w motocyklach może nie, ale w samochodach, które mają no dłuższą zmianę tych biegów, może tak? Też nie warto zmieniać, w ogóle nie warto w samochodach zmieniać biegów na zakrętach. W motocyklach nie jest to aż takie super odczuwalne. Niektóre motocykle mają bardzo szybką zmianę tych biegów, nawet chyba bezsprzęgłową w niektórych jest, tak? Ja się na tym za bardzo nie... nawrót tu jest, wow. Ja się na tym za bardzo nie znam, ale powiem wam, że imponowało mi to, jak jeden motocyklista opowiadał mi o tych wszystkich takich nowościach, jakie są w motocyklach, a o jakich w samochodach nawet nie słyszałem. Jest to niesamowite. Właśnie jeśli chodzi o tą bezsprzęgłową zmianę biegów, to jest takie... Mam na chwilę, na ułamki sekund jest odcinany zapłon i wtedy skakuje następny bieg, z tego co słyszałem, ale
Jeśli coś wiecie więcej na ten temat, to możecie sprostować mi jeszcze w komentarzach. Dość kręta ta traska, ale myślę, że wziąłem odpowiedni motocykl, bo tutaj nie kusi aż tak bardzo. Nie ma takiego mocnego przyspieszenia, nie? Więc możemy sobie spokojnie na prostych wcisnąć gaz do końca, bez obawy, że nie wyrobimy przed następnym zakrętem. Kariera podejrzewam, że jest tutaj dość prosta, po prostu bierzemy udział w wyścigach i kolejnych wydarzeniach. Nie? Tu mieliśmy jedno okrążenie do przejechania, podejrzewam, że gdzieś koło 6, no 8 km mieliśmy do przejechania, tak? Nawet nie wiem, czy wygrałem, chyba miałem dość wysoką pozycję, bo ktoś już tam jest daleko za mną, także jest bardzo dobrze. Powinienem dostać teraz za to jakieś pieniądze, żeby sobie tam kupić następne motocykle, lub dostawać dostęp do jakichś może nowych zawodów czy coś. Ogólnie technicznie gra wygląda dobrze, natomiast grając na konsoli PS4 Pro wolałbym mieć te 60 fps, bo naprawdę jeździ się tu z dużą prędkością i wolałbym mieć trochę większą płynność tej gry. Tak technicznie mówiąc, nie? Dobrze. Tutaj mamy pokazane nasze wydatki, saldo z poprzedniego miesiąca 40 tysięcy, minus 25 tysięcy na motocykl, który sobie właśnie kupiłem. Mamy w skrzynce nowe zaproszenia. I tutaj mamy, zobaczcie, nagrodę po 2500 funtów i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy informacje o finansach. I dodaliśmy sobie do kalendarza kolejne imprezy. Wzrost prestiżu, mamy tu na poziomie 2 gwiazdek. Castle Ring. Czy ja tego nie robiłem? Aha, pierwszy wyścig 9 lipca już przejechałem. Możemy sobie to polecieć. Chyba, czy nie? Mogę? Ej, czekaj, dodałem te wydarzenia? Dodałem. Jaki dziwny dźwięk w ogóle, kto to wymyślił taki dźwięk? Czekaj. To menu kariery. Rozpocznij wydarzenie. To jakoś się samo układa? Chyba tak. No dobrze, to przejdźmy sobie jeszcze jeden wyścig. Na razie mam tylko motocykle z klasy Super Sport, ale naprawdę, żeby nauczyć się jeździć w tej grze, to wystarcza. No uwierzcie mi. Jest trudno. Widzicie, że ja też jeżdżę tutaj powoli, bo jeszcze nie znam tych wszystkich wyścigów tak dobrze, ale podejrzewam, że jak się dobrze pozna wyścigi, to będzie można wchodzić w te zakręty jak przecinak, kurde. Teraz mi się udało wejść w jeden zakręt, który naprawdę był oznaczony jako czerwony już przy mojej prędkości i go pokonałem z takim ślizgiem, że to jest szok. I oczywiście przejechałem dalej, bez wywrotki. To jest mega satysfakcjonujące, bo faktycznie jest trudno opanować te motocykle jakoś lepiej. Widzicie, teraz gdybym nie miał tej kontroli stopy, to bym... Czekaj, dobrze powiedziałem? Nie, stopa to jest jak się zatrzymujemy. Gdybym nie miał kontroli wheelie, to bym stanął na koło, tak? I by była lipa. Można to kontrolować, bo można się też, jeśli wyłączymy sobie niektóre asysty, to można się motocyklistą po prostu pochylać do przodu i do tyłu. I tutaj taki minusik, bo jak się pochylamy do przodu, to nie możemy jechać szybciej. Motocykl jakby nie przyspiesza lepiej. Ale trzeba też powiedzieć jedną rzecz, że ten nasz motocyklista, on cały czas jest mocno pochylony do przodu, tak? I dzięki temu... Ja tam mogę się nim pochylać, ale to chyba niezbyt działa tutaj. Widzicie, teraz się tak nim próbuje trochę do przodu pochylać. On się tam tylko troszeczkę pochyla do przodu. Właściwie robi chyba po prostu transfer wagi bardziej na... Wow! Bardziej na przednią część motocykla, nie? W ten sposób się pochyla. Tak, ja wolę zdecydowanie ten widok z kokpitu, z kasku. Tutaj mamy taką serpentynkę do pokonania. Mega, mega fajny feeling jest z jazdy. Tylko jak z kolei powyłączacie wszystkie asysty, no to pochylanie jest wtedy dziwne, no ciężko to wyczuć. Teraz to się jeździ jak w jakiejś po prostu ścigałce, takiej samochodówce. Się skręca tym motocyklem, jakbyśmy w GTA grali, tak? Jest bardzo prosto. Ale można sobie zrobić takie ustawienia, żeby to naprawdę było mega, mega, mega wymagające. I wtedy nie jeździ się tak na pałę jak ja teraz, tylko naprawdę każdy zakręt się planuje. I to w mnie oka, bo tutaj prędkości osiąga się bardzo wysokie, nie?
No, także technicznie gra, graficznie wygląda dosyć dobrze. No myślę jednak, że można by było pokusić się o te 60 FPS-ów, bo konsola powinna dać sobie z tym radę. No grafika nie jest aż tak powalająca, żeby sobie konsola z tym nie poradziła, tak myślę. No, co ja tam wiem. Jedziemy. Bardzo ładny jesienny klimat, chociaż my w lipcu niby jedziemy, a tutaj takie te drzewa rude już. Ja tu hamuję na dwa hamulce. O, patrz jak wolno jechałem, się rozbiłem. Ja tu hamuję na dwa hamulce, ale nie wiem, czy właśnie gdy mam włączone te asysty, to wszystko działa, nie? Także jak ktoś z was chce sobie pograć w jakąś grę wyścigową z motocyklami, to myślę, że mogę wam polecić właśnie TT Isle of Man, bo to jest taki już symulator, no bardziej bym powiedział, jeśli chodzi o jazdę motocyklem, i chyba najlepszy, w jaki grałem do tej pory, chociaż są jeszcze tam, jest jeszcze seria MotoGP, której jeszcze nie testowałem, a tam już chyba zupełnie jest to nieźle symulowane, ale tutaj trzeba przyznać, że jeździ się bardzo, bardzo trudno i wiele rzeczy trzeba brać pod uwagę przy jeździe motocyklem. No ale można sobie włączyć też taki lajtowy tryb, jak ja mam teraz, i jeździć sobie też bardzo w porządku. Ała. Mam chyba drugie okrążenie. Ten motocykl rusza tak wolno z tych niskich obrotów, jakby, bo po pierwsze jest to motocykl, on nie ma jakiegoś ogromnego momentu obrotowego jak samochody, a po drugie mam włączoną kontrolę trakcji tutaj w grze, która troszeczkę zmniejsza mi moc na przepustnicy, żebym nie palił kapcia przy starcie. Ale jak sobie to wszystko powyłączacie, to zobaczycie, co się będzie działo, no. Mógłbym wam to zademonstrować, ale to będzie seria upadków i nieszczęść. Po prostu. Tak? Mamy jeszcze tam widok z widelca typowo, to co przed chwilą widzieliście. No mi się wydaje, że ten widok z tyłu motocykla jest taki nudny trochę. Więcej się dzieje faktycznie na tym widoku z kasku. Tutaj możemy jedynie podziwiać, jak kierowca się świetnie pochyla na tym motocyklu. Robi właściwie takie ewolucje, nie? Jest zintegrowany z tym motocyklem. To jest naprawdę super sprawa, jak się coś takiego ogląda. Zawsze mi się podobały zresztą motocykle, które miały podsiodłowo montowany układ wydechowy. Świetne to jest. Możemy sobie obrócić kamerę, zobaczyć, jak z innej strony to wygląda. No są to, kurczę, mega szybkie motocykle. Teraz jedna taka rzecz. Chyba podczas intensywnego hamowania nie palą nam się przednie tarcze, nie? To nie jest ta gra, gdzie to wszystko jest aż tak dobrze symulowane, ale możemy to sprawdzić. Nie. Widzicie, nie czerwieni się to. Nie wiem, czy powinno w zasadzie, no bo to chyba jest trochę lepiej ochłodzone niż w samochodzie takie tarcze tutaj, bo one są całkowicie odsłonięte, tak? Więc trzeba chyba znacznie mocniejszego tarcia, żeby to się faktycznie zaczęło palić, nie? Chociaż mamy tutaj razem z kierowcą, mamy tu aż 200, no prawie 300 kg, zależy jakiego grubaska mamy na siodle, nie? Nie no, motocykl tam gdzieś w okolicach 200 kg, no to gdzieś powiedzmy z 280, z 275 kg waży cały zestaw, tak? No to jak coś napiera na... Bo to chyba mamy tarczę nawet z dwóch stron koła, tak? Z jednej strony i z drugiej, także to naprawdę musi dobrze hamować. No i wentylacja jest świetna. Więc w tym przypadku chyba nie powinna się tak bardzo nagrzewać, chociaż nie wiem. W samochodach mimo wszystko, w większości samochodów jest to zabudowane. Chociażby przez koło, nie? No ale są tam też różne doloty chłodzące, są przecież tarcze
wentylowane i tak dalej. No ale tutaj mimo wszystko, wszystko jest odsłonięte. Nie? No i tak to wygląda. Castle Ring. I zdobywamy sobie coraz to kolejne kontrakty, coraz więcej kasy, odblokowujemy coraz szybsze motocykle, zwiększamy nasze umiejętności. Tu jest też ciekawa sprawa, że wraz z postępem naszym jako gracza zwiększa się automatycznie poziom trudności. Czyli na przykład gra uważa, że radzimy sobie lepiej ze startem motocykla, zmniejsza nam kontrolę trakcji automatycznie, żebyśmy mieli coraz trudniej. I nie wiem, czy informuje gra nas o tym, kiedy to się dzieje. Ja natomiast pojeździłem sobie kilka tych wyścigów takich pojedynczych, żeby sprawdzić. Podejrzewam, że w grze wieloosobowej niewiele osób tutaj już jeździ, bo ta gra chyba trochę już ma. Może nie lat, może lat. Nie wiem nawet kiedy wyszła, po prostu chciałem wam ją zademonstrować. Jest tutaj gra wieloosobowa, jest gra wieloosobowa offline, czyli można grać na podzielonym ekranie. In online multiplayer mode. Możemy spróbować do kogoś dołączyć. Dobra. Nie znaleziono gry. No, podejrzewam, że mało osób tutaj gra. Ja tam miałem włączone jakieś filtry, ale... Może jakbyście ze znajomym sobie grali, to byście mogli razem pocisnąć. No ale tak wygląda ta gra. Piszcie, co o niej myślicie. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.